Na ostródzkim stadionie odbyło się derbowe spotkanie pomiędzy Sokołem Ostróda a Huraganem Morąg. Na trybunach zgromadziła się rekordowa w tym sezonie liczba kibiców chcących obejrzeć kolejne zwycięstwo swojej drużyny. Ostródzcy piłkarze przystępowali do meczu ze wspaniałą passą 13 z rzędu grą bez porażki. Było to 10 zwycięstw i 3 remisy. Natomiast piłkarze gości przyjechali do Ostródy jako drużyna, która w 4 ostatnich meczach na terenie Sokoła spisywała się znakomicie, wygrywając 3 mecze i remisując 1, i tą dobrą serię udało mu się utrzymać. Sokół do tego meczu przystępował bez skontuzjowanych Adriana Wróblewskiego i Krystiana Słowickiego, a do wyjściowego składu wrócił Kamil Smyt. Sokół w pierwszym kwadransie miał zdecydowaną przewagę, już w drugiej minucie gospodarze mieli szansę na otwarcie wyniku spotkania. Po dobrym dośrodkowaniu Łukasza Buczkowskiego strzał z głowy Roberta Hirsza niestety trafił w słupek. Na zdobycie gola szansę mieli jeszcze Sebastian Pączko i Łukasz Buczkowski, ale ich strzały nie przyniosły efektu bramkowego. Pierwszą groźną akcję goście stworzyli sobie w 29 minucie, kiedy z dystansu nad poprzeczką strzelał Daniel Mlonek. Dobrze i ofiarnie grająca drużyna Huraganu, mająca jeden dzień więcej odpoczynku, wykorzystała swoje sytuacje bramkowe i w drugiej połowie, zdobywając 2 gole po strzałach Mateusza Bogdanowicza i Daniela Chilińskiego, ostatecznie wygrała derby powiatu ostródzkiego 2-0. Po przegranym meczu drużyna Sokoła nadal zajmuje wysokie 6. miejsce w ligowej tabeli. Rozgrywki nabierają rozpędu i w meczu 27. kolejki trzeciej ligi Sokół zremisował w Ełku z MKS-em 0-0. Z perspektywy całego spotkania remis wydaje się być wynikiem zasłużonym. Pomimo sporych braków kadrowych, podobieczni Karola Szwedy szybko pozbierali się po porażce z Huraganem i byli bliscy wywalczeniu kompletu punktów na trudnym terenie w Ełku. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, głównie z tych stworzonych w końcówce spotkania, które mogły przeważyć na naszą korzyść. Kolejne ligowe spotkanie rozegramy wyjątkowo w piątek 12 maja o godzinie 20:00 w Ostródzie z finisz parkietem Nowe Miasto Lubawskie.